Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym pomagam Wam podnosić Wasze piłkarskie umiejętności. Dziś jesteśmy z Sebastianem Przyrowskim, którego możecie pamiętać z występów w Ekstraklasie, a z którym powiemy sobie o najczęstszych błędach bramkarzy i o tym, jak ich unikać. Cześć Sebastian. Witam. Cześć, witam Was serdecznie. I okazja groźnie. Brawo dla Sebastiana Przyrowskiego. Tercak, Fajman. Fajman, Przyrowski broni! Sebastian, dziś w odcinku będzie pewnie mnóstwo porad, ale czy jest jakaś taka jedna, którą, nie wiem, usłyszałeś na swoim wczesnym etapie, jak byłeś jeszcze młodym zawodnikiem, która tak została Ci w głowie na całe życie? Dostałem ją od trenera Kledinsta na pierwszej konsultacji w reprezentacji Polski. Powiedział mi Sebastian, przyjechałeś tutaj pierwszy raz, obserwowałem Cię wcześniej i musisz zapamiętać jedną rzecz, żeby nie bać się popełniać błędów, bo jeśli chodzi o bramkarzy, o kogokolwiek uprawiającego sport, chodzi o to, żeby po prostu się realizować w 100%, nie możesz się bać popełniać błędów. Sebastian, to od czego zaczynamy w takim razie? Myślę, że od najprostszej rzeczy, czyli komunikacja. Coś, nad czym nie trzeba dużo trenować, pracować i szkolić się. To są takie rzeczy, które krótkie komunikaty, ale bardzo pomocne na boisku. Na przykład komunikujemy się z obrońcą czas, plecy, lewa, prawa. Ale dla niego są to bardzo ważne rzeczy. Czy na przykład z punktu widzenia bramkarza krzyknąć, że moja piłka. Także pamiętajcie, używajcie krótkich słów na boisku, komunikujcie się. Okej, na co kolejnego powinniśmy zwrócić uwagę? Kolejny aspekt, taki najprostszy też, na którym nie trzeba dużo pracować, trenować go, to jest pozycjonowanie. Na przykład akcja toczy się po lewej stronie, to ja to nazywam grą bez piłki, że nie ma piłki, gdzieś piłka jest dalej, ale nie zostaję jakby w tej martwej pozycji, tylko cały czas jestem czujny. Cały czas obserwuję, analizuję odległości, czy nie jestem za daleko od linii obrony, czy mój lewy czy prawy zawodnik względem piłki, jeśli akcja jest po prawej stronie, czy mój lewy obrońca nie jest za szeroko, powinien być bliżej, to też dokładamy do tego komunikację. I to pozycjonowanie jest też bardzo istotne, ponieważ bardzo dużo możemy zniwelować akcji, które praktycznie szybko mogą się zadziać. To mi się to kojarzy właśnie z bramkarzami często w niższych ligach, którzy stają i podpierają słupek. Zgadza się, bo z mojego doświadczenia, gdzie jeżdżę czasem na niższe ligi, na ligi juniorskie, gdzie chłopcy grają w ligach amatorskich, często się to właśnie rzuca w oczy. Gra bez piłki. Nie stójcie, nie czekajcie to, na co się wydarzy w ostatnim momencie, tylko reagujmy wcześniej. Zabezpieczmy się wcześniej, starajmy się tą pozycję złapać tak optymalną, żeby nas nic nie zaskoczyło. Czy pozycja, czy granie piłką nas nie zaskoczyło, czy jakakolwiek inna sytuacja boiskowa. Komunikujmy się ze swoimi zawodnikami i zajmujmy tą najbardziej optymalną pozycję na boisku. Nie podpierajmy po prostu słupków. Mieliśmy komunikację, mieliśmy pozycjonowanie. Co kolejnego? No myślę, że kolejnym takim ważnym aspektem jest wykorzystanie swojej techniki. Technika, która nam bardzo pomaga też w działaniu boiskowym. I często przez takie małe rzeczy, tak jak lekceważenie niecelnego podania albo na podania na nierównym boisku, może skończyć się tragicznie, tak jak mi raz w życiu się to przytrafiło i zacząłem właśnie po takim błędzie zwracać na to baczną uwagę. Dlatego starajcie się zajmować tą pozycję optymalną, ale też za światłem bramki. Starajcie się unikać światła bramki, jeśli chcecie dostać piłkę zwrotną od swojego obrońcy lub chcecie dać wsparcie dla drużyny do rozegrania czy do pomocy w użyciu swojej techniki piłkarskiej, jeśli chodzi o grę nogą. Sebastian, a co w sytuacji, kiedy powiedzmy przez 70 minut jestem w bramce bezrobotny i nagle pod koniec meczu przychodzi ta sytuacja, w której muszę się wykazać? Co zrobić, żeby sobie dać większe szanse na to, żeby wtedy być w tej odpowiedniej dyspozycji? To, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli jeśli nie mamy sytuacji, jesteśmy w tej lepszej na przykład drużynie akurat w danym meczu i moja drużyna lepiej atakuje, lepiej stara się rozgrywać piłkę i jest więcej przy piłce, komunikujmy się, zwykła komunikacja, to jest też gra. I to jest nasza rola, żeby po prostu cały czas być w tym meczu, cały czas być w tej grze. Komunikacja, pozycjonowanie, że nawet jak nie mamy sytuacji czysto bramkarskich, to też jesteśmy w grze. Że miana kilku podań nawet przez bramkarza z obrońcą też jest bardzo ważna, że nawet jak nie mamy tych sytuacji, to jesteśmy gdzieś tam w rytmie grania, żeby to nas nie uśpiło.
I to jest bardzo ważny aspekt, gdzie czasem właśnie w tych niższych amatorskich ligach zawodnicy nie zwracają to uwagi. Jeśli się nic nie dzieje, opieramy się o słupek i czekamy. Nie, komunikujemy się, pozycjonujemy, rozmawiamy, ale też chcemy być w tym rytmie grania. Nawet jak nie ma tych sytuacji czysto takich obronnych, to po prostu starajmy się być w tym meczu, żeby obrońca raz na jakiś czas nam zagrał tą piłkę, wymienił, żebyśmy my też mogli działać. Czasem zmieniamy swoje ustawienie, że mojego lewego, prawego obrońcę wypycham dalej, a ja zajmuję pozycję tego stopera. Stoper przesuwa się wtedy na lewo albo na prawo, jeden z dwóch, i wtedy ja z nim mogę rozgrywać tą piłkę z tyłu, bo nie ma takiego parcia przeciwnika. Możemy sobie na to pozwolić. Sebastian, mówi się, że bramkarze to są tak naprawdę pierwsi rozgrywający w drużynie. Jak można dobrze ćwiczyć ten aspekt, czyli grę nogami? Ja wprowadzam taką zasadę i taki trening, takie nauczanie poprzez zostawienie rękawic i włączenie tego bramkarza w normalną grę zadaniową z zawodnikami. Oni wtedy odzwierciedlają swoją grę, ćwiczą technikę i praktycznie komunikację, technikę w normalnym graniu piłkarskim w polu. I to jest bardzo ważne i bardzo istotne zadanie, bo przy ewaluacji teraz piłki, która ewaluuje cały czas do przodu, bramkarz jest wykorzystywany praktycznie przez cały czas do rozgrywania, do wprowadzania piłki do gry i od niego praktycznie zaczyna się każda akcja ofensywna. Dlatego ćwiczcie to, trenujcie to, nie tylko z rękawicami w bramce, ale też i poza bramką, bo to jest bardzo ważny aspekt. Czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy pamiętać? O głównym aspekcie, myślę, do tego wszystkiego, o czym wspominaliśmy wcześniej, to jest bardzo ważna rozgrzewka. Pamiętajcie o tym, bo to jest przygotowanie do tego głównego występu, do głównego meczu, głównego rozegrania spotkania, jakikolwiek to będzie, czy to będzie na Orliku, czy na stadionie, czy na boisku jakimkolwiek, w jakiejkolwiek lidze, to starajcie się o to zadbać, bo jest to bardzo ważny aspekt. Jeśli nie mamy drugiego bramkarza, trenera do pomocy, to wykorzystajmy kolegę swojego, ale przede wszystkim my stajemy się wtedy swoimi trenerami. Zadbajmy o to, bo to jest to bardzo ważny aspekt. A jeśli chcecie zobaczyć materiał o tym, jak właśnie samemu trenować będąc bramkarzem, odcinek z Kasią Kiedrzynek możecie obejrzeć tutaj, a w kolejnym widzimy się już w następną środę. Do zobaczenia, cześć!